To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Czwarta władza, nieodłączny element demokracji i sól w oku dla wszelkiej maści dyktatorów, jacy przytrafiają się światu. Nad Wisłą niestety też. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. I powiedzmy sobie od razu, że w tej ostatniej akcji PiSu pod tytułem Podatek od reklam na rzecz służby zdrowia, zabytków czy kultury nie chodzi o żadne zabytki czy leczenie Polaków, chodzi o zamknięcie ust wolnym mediom, o ich wykończenie i jest to element większej akcji budowania w Warszawie Budapesztu, czyli tych autorytarnych rządów, w których dla wolnych mediów po prostu nie ma miejsca. No, zgadza się, natomiast cała ta, że tak powiem, akcja, raczej operacja dyskryminacyjna czy opresyjna ze strony rządu pod adresem wolnych mediów, to jest, ona jest uzbrojona w jakąś kaskadę kłamstw, która jest sączona, a właściwie głośno wykrzykiwana przez zarówno rząd, jak i media mu od dawna podporządkowane, czyli tak zwane publiczne, plus te portale rozmaite i inne pisma, które bardzo sprzyjają tej władzy i które nie zasługują na miano dziennikarzy, dlatego że dziennikarz nie jest od tego, żeby podlizywać się władzy, tylko dziennikarstwo jest od tego, żeby władzę kontrolować, patrzeć jej na ręce, sprawdzać, czy jej polityka jest poprawna, kontrować, krytykować, pilnować w imieniu obywateli. I to, co PiS robi przy okazji tej operacji, to jest po prostu intensywne, propagandowe zakłamywanie tego, do czego służy ten podatek od reklam. A ten podatek od reklam, oni twierdzą, że on służy do tego, żeby po pierwsze uderzyć w olbrzymie platformy cyfrowe, czyli GAFA, Google, Amazon i Facebook oczywiście. No więc, że oni nie płacą, że to są kolosalne firmy, prawda, że one nie płacą podatków i my teraz dzielny rząd w Warszawie premiera Morawieckiego w nie uderzy i każe im płacić. No to jest ordynarne kłamstwo, dlatego że ten sam rząd w 2019 roku odstąpił od podatku cyfrowego na skalę krajową. Po prostu dlatego, że znowu się przypodchlewiał administracji Trumpa, był tutaj Mike Pence, jego wiceprezydent, i który grzecznie podziękował grzecznemu rządowi Morawieckiego za to, że odstąpił od tego podatku. A ten podatek już w drugim roku miał szansę przynieść miliard złotych do budżetu państwa. Więc odstąpiono wtedy, było to przed pandemią, więc można powiedzieć, no to teraz mamy inną sytuację. Otóż nie mamy żadnej innej sytuacji, dlatego że podatek, który oni skonstruowali w tym projekcie ustawy, rząd znaczy skonstruował, to jest podatek, który obciąża te platformy cyfrowe, jeżeli w ogóle by kiedykolwiek on został ściągnięty z nich, bo to jest w ogóle prawdopodobnie niemożliwe na skalę jednego kraju. Musieliby dogadać się z Unią Europejską, no ale pan Morawiecki jemu przez usta przejdzie każde kłamstwo. Więc krótko mówiąc, ten podatek jest kilkakrotnie niższy od tego podatku, którym oni chcą obłożyć media krajowe. Tak jak jest... to powiedzmy, że to jest około 5% na platformy, a około 15% nawet na przykład na gazety, takie jak Gazeta Wyborcza. Więc to jest znowu kolejne kłamstwo. Następnym kłamstwem jest to, że to jest składka. Oni posługują się tym określeniem tylko po to, żeby zakłamać i zaciemnić, dlatego że to nie jest żadna składka, ponieważ jest liczona od przychodu każdej firmy medialnej, która ma przychody z reklam. A więc to znaczy, że wszystkie podatki, które do tej pory i nadal płacą te wszystkie firmy medialne, są nieważne bez jeszcze jeden. To znaczy my płacimy, my to znaczy tak, Tok FM, Agora, prawda, Gazeta Wyborcza od swoich przychodów, Agora od wszystkich swoich mediów, w tym kina są oczywiście, bo w kinach też są reklamy wyświetlane, więc krótko mówiąc, kina w ogóle jak wiadomo nie działają od dawna, więc gdzie mają mieć jakieś przychody? Krótko mówiąc, jest to podwójne opodatkowanie tego samego przychodu z reklam, co jest absolutnym bezprawnym skandalem. To znaczy tego po prostu nie wolno robić, dlatego że my mamy w Polsce prawo, które oczywiście ta władza łamie intensywnie i bez przerwy właściwie, ale
to prawo wyraźnie stwierdza, i to w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, że podwójne opodatkowanie jest niezgodne z prawem po prostu. Więc nie dość, że to nie żadne platformy cyfrowe zapłacą, jeżeli w ogóle cokolwiek, to znacznie mniej, czyli na przykład trzykrotnie mniej od prasy, która zatrudnia w Polsce dziennikarzy, która musi mieć tu siedziby i która, uwaga, płaci wszystkie podatki. CIT, VAT, PIT-y, opłaty audiowizualne i tak dalej. No wszystko to płacimy, tak? My jako media krajowe płacimy. A oni chcą, żebyśmy płacili jeszcze coś ekstra i to 15% nawet. Zależnie od wielkości przychodów rocznych. Więc to wszystko są kłamstwa. Ta składka rzekoma nie jest żadną składką. Ona jest podatkiem od przychodów. Co więcej, nie dość, że to jest podwójne opodatkowanie, to jeszcze, ponieważ to jest od przychodów, to nie przysługują tu żadne koszty uzyskania przychodów. Wykluczone. I każdy, kto kiedykolwiek płacił podatki, rozumie, na czym ten dowcip polega. To znaczy, tutaj może być taka sytuacja, że nie dość, że cały przychód zostanie zjedzony przez podatek, cały zysk jakiejś firmy, ale może być taka sytuacja, że trzeba będzie dopłacić jeszcze i być na głębszym minusie. Bo pamiętam, że firmy medialne w czasie pandemii zwłaszcza, ale wcześniej też z powodu ekspansji internetu na przykład i reklam, które staniały bardzo w internecie w stosunku do reklam, dajmy na to w prasie. Więc krótko mówiąc, ale w szczególności w okresie pandemii spadek przychodów reklamowych firm medialnych średnio wziąwszy w Polsce jest o 20%. I w tym momencie, w którym, że tak powiem, firmy medialne ledwo dyszą, zwłaszcza niektóre, które mają trudniej, i mają o wiele mniej przychodów reklamowych, mają dostać po głowie tym ekstra podatkiem podwójnym i w dodatku bezprawnym zupełnie. Plus, ja bym dodała tutaj jeszcze jedną rzecz, plus oprócz tego całego szeregu wielkich kłamstw, w tę ubiegłą środę mieliśmy do czynienia z takim podsycaniem nienawiści do mediów, przeciwko którym ten podatek byłby wycelowany, bo w dzień protestu, kiedy wolne, uczciwe, rzetelne media milczały, wtedy przez wszystkie rządowe tuby medialne próbowano wmawiać Polakom, że tu chodzi o wielkie pieniądze, którymi medialne koncerny, na dodatek często o zgrozo zagraniczne, nie chcą się dzielić z Polakami. Nie chcą przekazywać na zdrowie, nie chcą przekazywać na zabytki. I te same tuby, zwłaszcza te kiedyś znane jako media publiczne, jakoś przemilczają fakt, że same rok w rok wysysają miliardy publicznych pieniędzy na swoją propagandę. Pytanie, czy Polacy dadzą im dziś wiarę, czy dadzą się nabrać na tę propagandę? No, mamy niestety bardzo przykre doświadczenia, że jakaś grupa, istotna grupa polskiego społeczeństwa uważa, że jest dobrze poinformowana przez telewizję publiczną Jacka Kurskiego i Info, no i powiedzmy Polskie Radio. No to jest nieszczęście, które można zrozumieć, ale nie jest wcale łatwo zrozumieć. Znaczy ludzie nie szukają co innych informacji, nie rozumieją, że ich się okłamuje. Rozumieli to na dużą skalę za komuny, a teraz co, zapomnieli? No więc problem polega na tym, że oczywiście to jest ordynarne kłamstwo, ponieważ najbardziej taki krzyczący przypadek to jest wtedy, kiedy Senat, a Senat nie jest kontrolowany przez PiS, całe szczęście, zaproponował, żeby 2 miliardy, które rząd chciał przekazać dla telewizji Jacka Kurskiego, 2 miliardy złotych, to jest dużo pieniędzy. I żeby je przekazać na leczenie nowotworów, co było tym bardziej uzasadnione, że pandemia wyrzuca ludzi ze szpitali i leczy się głównie COVID, w związku z tym mnóstwo ludzi na nowotwory się nie leczy, albo to jest opóźnione i tak dalej. Więc w tym momencie rząd się, znaczy PiS na to się w ogóle nie zgodził i 2 miliardy Telewizja Polska otrzymała, czyli telewizja rządowa. I teraz jeżeli spojrzeć na to, jakie są podatki istotnie płacone na przykład przez grupy telewizyjne i radiowe, no to mamy taką sytuację, że telewizja Kurskiego płaci 7 milionów z groszami. Grupa Eurozetu, czyli radia, które z natury rzeczy mają tańsze reklamy i tak dalej, płaci 9,6, czyli o 2 miliony więcej. Tak? Więcej podatku czterokrotnie płaci grupa TVN, a Polsat płaci aż 90 milionów. Więc to jest po prostu niesłychane bezczelne kłamstwo. Najśmieszniejsze w tym zestawieniu jest Polskie Radio, które płaci 25 tysięcy złotych. No więc tysięcy złotych. Tyle kosztuje dobry rower. No więc
po prostu ręce opadają od tej bezczelności, znaczy tych wszystkich kłamstw. Już nie mówiąc o tym, że to, co wspomniałaś, to znaczy, że te różne portale i te wszystkie tygodniki, tam jakieś do rzeczy, prawda, w sieci i tak dalej. Już nie mówię o telewizji publicznej Jacka Kurskiego i rządowym radiu, tylko który zresztą podupada potwornie, znam co, perypetie trójki, więc już zostawiam na marginesie, ale oni dostają reklamy wszystkim od spółek Skarbu Państwa oraz ogłoszenia rządowe, najrozmaitsze, które są płatne. I oni je dostają, mimo że mają, no na przykład w prasie mają nakłady tam rzędu 20-30 tysięcy. Dajmy na to Gazeta Wyborcza ma 80-90 tysięcy nakładów. Więc oni je dostają, my nie dostajemy. Tak samo nie dostają takich reklam tygodniki typu Newsweek i Polityk. W ogóle prawie. Zostały wykasowane. I one zostają przerzucone dla nich, dla tych gazet tam, tam niezależna, jakaś codzienna Gazeta Polska, w sieci, no takie różne tytuły, które zajmują się, ten, to nie jest dziennikarstwo, oni się zajmują wyłącznie propagandą i agitacją na rzecz rządu. I dostają mnóstwo pieniędzy, podobnie jak dostaje Rydzyk. Rydzyk dostaje na swoje różne dzieła, jak on to nazywa, już wyliczono, że około 280 milionów dostał z budżetu państwa. Więc to wszystko razem jest naprawdę bezczelną dyskryminacją mediów z powodu bardzo prostego, tego, o którym mówiłaś na początku. To znaczy takiego, że trzeba je zakneblować, zadusić, zniszczyć, stłamsić ekonomicznie, odebrać im możliwości rozwoju, tak jak odbiera się Agorze możliwość kupienia Eurozetu, mimo że to jest wszystko oparte na kłamliwych argumentach, że tu będzie jakiś, nie wiem, oligopol, duopol, czy jak wiedzą, to no, w każdym razie nie będzie. No w każdym razie nie wolno Agorze, która ma kilka innych rozgłośni przynajmniej, kupić Eurozetu, natomiast taki Orlen w Trymiga dostaje prawo i staje się nagle zupełnie jak Gazprom, staje się koncernem medialnym, prawda, i kupuje 20 kilka gazet, a co najważniejsze, kupuje 17,5 miliona profilów tak zwanych użytkowników, co się bardzo przyda przy propagandzie przedwyborczej na przykład, prawda? Czy też antyunijnej, co oni intensywnie uprawiają. Także to szczucie i ta nienawiść, którą oni stosują, jest po prostu częścią tej operacji. To znaczy to jest narzędzie władzy, która chce ludziom zamącić w głowach, po prostu nakłamać, a jeszcze wskazać wroga i poszczuć, tak? To znaczy poszczuć, że tamci nie płacą. No wszystko jest kłamstwo, dlatego że my płacimy podatki, co już wspomniałem. Nie taka na przykład Agora, do której my należymy jako Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl i Tok FM i Gazeta.pl i tak dalej. Agora płaci 11,5 miliona złotych podatków. CIT-u. Ale tylko CIT wymieniam, tak? Dlatego że jeszcze jest VAT od najrozmaitszych sprzedawanych usług i dóbr. Więc 11,5 miliona. A Polskie Radio, jak już powiedziałem, 25 tysięcy złotych. Telewizja Polska płaci mniej niż my, niż Agora, tak? Podatku. Kina płacą więcej, więc a taki na przykład TVN płaci ponad 30 milionów. Grubo ponad 30 milionów, a jak już mówiłem, Polsat 90 z okładem, a cyfrowy Polsat jeszcze drugie tyle. Więc to są olbrzymie daniny, które już istnieją i które może sobie rząd wykorzystywać na różne wydatki, w tym pandemię, bo następnym ordynarnym kłamstwem niestety jest to, że my nie chcemy, i to jest właśnie ten część tego szczucia w tych tak zwanych mediach rządowych i przyrządowych, to jest szczucie, że my, to znaczy polskie media niezależne, wolne media, nie chcą płacić na pandemię. No, to jest już wyjątkowe, bezczelne kłamstwo. Po pierwsze, kiedy w kwietniu zeszłego roku rozpoczęło się, no był już ten słynny lockdown po raz pierwszy w Polsce i rząd ogłosił taki zestaw restrykcji dotyczący zabezpieczenia społeczeństwa przed tą zarazą, to rozmaite media, w szczególności te wszystkie, które wymieniłem, przyrządowe i rządowe, dostały płatne ogłoszenia od rządu. Czyli rząd zapłacił z naszych podatników pieniędzy za informowanie szczegółowo, jakie są te restrykcje. Gazeta Wyborcza, którą ja reprezentuję, nie dostała tego ogłoszenia.
Co to znaczy? To znaczy, że największa opiniotwórcza gazeta w Polsce nie dostała ogłoszenia, które dotyczyło zdrowia publicznego. Krwawych kwestii dotyczących tego, jak się mają ludzie zachować, żeby uniknąć zarazy i zarażenia się COVID-em. I myśmy, wiedząc, że to jest czysta dyskryminacja, bezczelna, myśmy mimo wszystko wzięli na siebie koszt tego i sami opublikowali zestaw tych restrykcji. Co więcej, od samego początku pandemii my prowadzimy bardzo intensywne, i nie tylko my, wszystkie niezależne media, bardzo intensywne informowanie na temat tego, co się dzieje, jak się zachowywać, jakie są restrykcje, i wielokrotnie też krytykujemy rząd, ponieważ wytykamy im nadużycia, a nawet bezczelne afery, jak słynne respiratory kupione od handlarza bronią oraz te maseczki, które się do niczego nie nadawały, albo przywiezione przez Antonowa, albo maseczki, które kupował minister Szumowski od jakiegoś swojego instruktora narciarskiego, pozwalając mu zarobić z pieniędzy podatników. Więc takie rzeczy się dzieją i my informujemy w ramach takiej najprostszej informacyjnej misji, która nam przyświeca, zawsze przyświecała, żeby obywatele byli poinformowani. Oni muszą sensownie i rozumnie brać udział w życiu publicznym. Jak nie będą poinformowani, nie mają na to szans. Natomiast władza, która chce opanować wszystkie media, między innymi za pomocą tego podatku od reklam, ona nie dba o informacje, o poinformowanie obywateli. Ona dba o to, żeby im namącić w głowach, żeby tam była kasza w tych głowach biednych, żeby ci ludzie nic nie rozumieli, żeby niczego nie wiedzieli, żeby nie rozumieli żadnych kontekstów, żeby szukali tylko wroga wskazanego im przez władzę i żeby ich okłamywać bez ustanku i żeby oni w to uwierzyli. Jak na przykład w to, że ten podatek uderza w jakieś tajemnicze platformy cyfrowe. Nie uderza, no, jak już tłumaczyłem. Uderzy w polskich nadawców i wydawców. I teraz, Piotrze, po tygodniu od tego protestu, blisko tygodniu od tego protestu, z tego morza kłamstw wyłaniają się jednak dwie dobre wiadomości. Jedna to jest taka, że ten projekt już chyba jednak zakończył swój żywot i o tym może za chwilę, a druga jest taka, że z badania pracowni Kantar wynika, że aż 62% Polaków poparło protest wolnych mediów, a wśród ludzi młodych poniżej 25 roku życia najwięcej, bo aż 71% było za. I te badania chyba dowodzą, że dla Polaków jest jasne, że wolne media są Polsce niezbędne. I pytanie też, czy to kolejny sygnał takiego wolnościowego przebudzenia się młodego pokolenia? Wiesz co, ja bym bardzo chciał mieć takie optymistyczne nastawienie, ale ponieważ no jestem już po jakichś doświadczeniach, tak, i mi się wydaje, że tak nie będzie. To znaczy, po pierwsze, wcale nie jestem przekonany, że ten projekt zostanie wycofany. Nie zostanie wycofany, on zostanie prawdopodobnie jakoś zmodyfikowany. Oni teraz wymyślili, oni, czyli rząd, wymyślili coś, co nazwali, nie wiadomo dlaczego, prekonsultacjami, tak jakby konsultacje były pre i post i jakieś inne, no ale nie ma żadnych konsultacji, jak wiadomo. Więc jakieś prekonsultacje. Oni prawdopodobnie coś tam kosmetycznie w tym projekcie zmienią, tak jak w pewnym momencie też Orban się lekko cofnął i ten podatek cofnął, a potem wprowadził inaczej i tak dalej. Więc oni i tak go wprowadzą. Dlaczego? Dlatego, że Kaczyński nienawidzi wolnych mediów. On ma umysłowość dyktatora i on chce mieć media pod kontrolą. On uważa, co zresztą mówił publicznie, zupełnie otwarcie, że ludzie wierzą w to, co im telewizja powie. No więc oni w to wierzą i to robią. Tak, to robią. Więc krótko mówiąc, niezależne media, które im pokazują ich własne afery i pokazują ich własne nadużycia i kłamstwa, te, które się codziennie sączą, są niepotrzebne, bardzo im przeszkadzają. Więc krótko mówiąc, oni się nie cofają. Kaczyński, jak ktoś powiedział, a Dorn to powiedział kiedyś, on się cofa, jak już ma nos poniżej lustra wody. Na razie chyba nie ma. Także krótko mówiąc, po pierwsze, nie jestem pewny, czy absolutnie nie jestem pewny, że oni się wycofają z tego projektu. Po drugie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, to oczywiście jest bardzo pocieszające, że ludzie, w szczególności młodzi, rozumieją, że to jest atak na wolność słowa. Bo to jest atak na wolność słowa. Takiego ataku na wolność słowa jeszcze w Polsce nie było przez 30 lat.
Nie było. To jest najgorszy atak na wolność słowa. Jeżeli rozumieją to młodzi ludzie, to dobrze, bo oni mają mniej niż 30 lat. I tak jak rozumieli, że tam kiedyś się strasznie burzyli z powodu akta 2, prawda, i tak dalej, teraz być może zrozumieją, że bez uczciwych mediów, które naprawdę kontrolują rząd, krytykują rząd, rząd je ignoruje, ale one będą dalej mówić swoje. I media muszą służyć rządzonym, a nie rządzącym. Media rządowe służą rządowi. Media, które służą rządowi, to nie jest żadne dziennikarstwo, powtarzam. Więc jeżeli ludzie w Polsce to rozumieją, to jest bardzo pocieszające, tylko zwracam uwagę, że to jest jeden sondaż. To jest jeden sondaż. I nie jestem pewny, czy ten trend się utrzyma, czy ta świadomość się utrzyma, czy będzie rosła, czy nie będzie rosła, dlatego że rząd przecież stosuje coraz silniejszą i energiczniejszą propagandę i coraz bardziej taką pełną nienawiści i bezczelną. To, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy wskazywanie wroga, kłamanie, że my nie płacimy podatków, że unikamy, że jakieś koncerny nie płacą podatków. Płacą oczywiście w Polsce podatki. Podatków najmniej płacą rzeczywiście te GAFA, czyli Google, Amazon, Apple, Facebook i tak dalej. Najmniej w Polsce płacą, ale oni najmniej płacą wszędzie. Dlatego trzeba ich dopaść, że tak powiem, wszędzie. To znaczy musi to być porozumienie międzynarodowe. Biedna Polska tu niewiele poradzi sama. Tym bardziej, że zwracam uwagę, że Google, Apple, Facebook i Amazon w zasadzie prawie nie zatrudnia w Polsce ludzi żadnych. Prawda? To są międzynarodowe spółki. One są wszędzie. Tak? Siedziby mają w Dolinie Krzemowej zazwyczaj. Więc... Natomiast uwalnięcie tym podatkiem w media polskie spowoduje na przykład bezrobocie oraz potworne straty gospodarcze, dlatego że jest jeszcze jeden problem, o którym nie wspominaliśmy, mianowicie taki, że podatek od reklam uderzy też w ceny reklam, a to się odbije na czym? Na cenach produktów. No to jest oczywiste, tak zawsze jest. Więc wracając do tego, że jest jakaś nadzieja, że oni się wycofają, to po pierwsze nie jestem tego pewny, dlatego uważam, że trzeba nieustannie wywierać nacisk i podnosić głos w tej sprawie, dlatego że to jest drastyczne uderzenie w fundament demokracji, czyli w wolność słowa, drastyczne uderzenie. I nie można na to pozwolić, żeby Polska aż tak skandalicznie się cofnęła do, no nie wiem, do poziomu, nie wiem, Orban, Putin, Erdogan, no i komuna oczywiście kiedyś, której młodzi ludzie już nie pamiętają. Czy twój brak wiary wynika też z tego, że nie wierzysz, że w postawę Jarosława Gowina, że on wycofując w tej chwili razem ze swoimi ludźmi, z tą częścią jego ugrupowania, wycofując poparcie, czy ogłaszając brak poparcia dla tego projektu, czy nie wierzysz, że on tę postawę utrzyma? Bo jednak Kaczyński potrzebuje w Sejmie większości. No ja rozumiem, no czy to być może ją zdobędzie tak czy inaczej. No w każdym razie, ja, widzisz, to nie jest tak, że ja mam jakąś wiarę lub niewiarę. Ja się staram opierać na doświadczeniu. Doświadczenie z panem Gowinem jest takie, że on ma kręgosłup, który jest no, skrajnie giętki. Prawda? On już się nie uśmiechał i nie zaciągał, a wszystko, co najgorsze w Polsce, na przykład niszczenie sądownictwa niezależnego, wszystko akceptował. Dlaczego ma tego nie zaakceptować? Pan Gowin w dodatku jest przyciśnięty nieźle i osaczony przez taką piątą kolumnę, którą mu Kaczyński zainstalował w jego własnej partii i za chwilę się okaże, że jej nie ma. Znaczy ona się rozleci na przykład i część z tych ludzi po prostu będzie głosować tak jak PiS chce. Także ja w ogóle co do Gowina to nie mam żadnych złudzeń. To jest człowiek, który nie ma żadnego charakteru i jest politykiem absolutnie oportunistycznym. On tylko udaje, to jest kabotyn. On tylko udaje, że on coś tam inaczej, że on może tego, że może się nie zaciąga, znaczy on palił, ale się nie zaciągał, a potwierdzał i klepał i głosował za, ale się nie uśmiechał i nie cieszył. No, co mnie to obchodzi? To znaczy tego rodzaju polityk to jest nawet gorszy niż taki Kaczyński. Dlaczego? No bo jest tak skrajnie zakłamany i udaje, że jest i tu i tam. On nie można być i tu i tam w sprawie fundamentów demokracji. On już je dawno opuścił. On jest poza demokracją. On sam o sobie to w gruncie rzeczy swoimi czynami zaświadczył. Więc w Gowina w ogóle nie warto inwestować. Takie jest moje zdanie oczywiście.
Pewnie, że dla rozgrywki politycznej tam jakieś o parę głosów jest może warto. Najważniejsze jest to, żeby Senat nie pozwolił na taki podatek. Póki Senat będzie mógł zablokować, to jest pewna szansa, że będzie przynajmniej taki podatek i inne takie zabiegi, żeby zdusić w Polsce wolne media, że będzie można co najmniej opóźnić. No. Ja niestety nie wierzę tutaj też powodowany doświadczeniem. Nie ufam, że Unia Europejska nam w tym pomoże. Dlatego, że jest zbyt powolna, zbyt oględna, zbyt ugotowana w jakieś inne problemy, jak pandemia i szczepionki i tak dalej, więc widzimy przecież, jak żmudny i nieskuteczny jest cały proces obrony praworządności w Polsce ze strony Unii. Więc jeżeli ktoś tu może krzyknąć naprawdę donośnie i skutecznie, to może administracja amerykańska, chociaż tego też nie jestem pewien. No więc właśnie, bo mieliśmy tutaj bardzo mocne głosy i z Unii Europejskiej, ale jak rozumiem i rzeczywiście uzasadnione są te wątpliwości, ta powolność Unii nie wskazuje na to, że tutaj coś może zdziałać, ale jednak ten głos amerykański był ponadstandardowo mocny tym razem. Bardzo mnie to cieszy oczywiście i tak dalej. No, cieszy mnie to, że już nie Trump, tylko jest Biden, ale trzeba pamiętać, że oni mają na głowie, że się tak wyrażę, cały świat. Tak? Znaczy, w Ameryce jest straszliwy kryzys polityczny po Trumpie, potężny kryzys pandemiczny, kryzys gospodarczy, gospodarka się jeszcze nie zaczęła podnosić. Ameryka jest w tysiącu konfliktów, także z Chinami, dajmy na to, czy z Rosją i tak dalej. No nie wiem, czy Polska jest tutaj na pierwszym miejscu i wolność słowa w Polsce. Boję się, że nie jest i że zanim się doczekamy tutaj czegoś, to musimy po prostu sami walczyć. Dlatego, między innymi dlatego rozmawiamy, prawda, Dorota? Dlatego rozmawiamy, żeby ludzie rozumieli, że co tu się odbywa i że jeżeli wam, drodzy słuchacze, prawda, drodzy czytelnicy, drodzy tak zwani użytkownicy, jak wam zabiorą wszystkie media, które mają zdolność informowania rzetelnego o świecie i o tym, co się wokół nas dzieje, jesteście zdani i skazani na kłamstwo i nie będziecie wiedzieć po prostu. I to nie jest żadne, no nie wiem, wywyższanie się, bo ja wiem, a oni nie wiedzą. Nie, po prostu nie będziecie wiedzieć, bo nie będziecie mieli skąd się dowiedzieć. Od po prostu. A człowiek, który nie wie, nie jest w stanie zrobić niczego i będzie jak pokorny poddany zamiast świadomy obywatel. I byłaby to świetna puenta naszej rozmowy, ale chciałabym jednak jeszcze jedno pytanie zadać. Co my, wolne media, możemy zrobić poza rozmową, poza być może nawet krzykiem, żeby przed zakusami władzy się bronić? Socjolog Jakub Bierzyński, który wcześniej pracował jako strateg dla polityków, mówi, że my sami budujemy ich pozycję poprzez samo dawanie im widowni, zapraszanie ich do studia i że nawet jeśli tam kompromitują się, wygadują głupstwa, to i tak budujemy ich siłę. I jego rada jest krótka. Przestańcie ich zapraszać. Co sprowadza się w sumie do tego, że niechcący dziennikarze, jeśli on ma rację, występują w roli tak zwanych pożytecznych idiotów. Czy zgodziłbyś się z tą opinią? I czy jest coś, co my jeszcze, oprócz tego, że mówimy, możemy zrobić? No, są dwa pytania. Zacznijmy od propozycji Bierzyńskiego. Ona jest bardzo celna w sensie obiektywnym, dlatego że to jest taka sytuacja, która niekoniecznie dotyczy nas tutaj, prawda, Gazety Wyborczej, dlatego że my nie udzielamy głosu bez kontekstu i bez kontry różnym na przykład politykom PiS-u. Natomiast telewizje i radia, które zapraszają ich i do audycji na żywo, i to jest kluczowe, do audycji na żywo, niestety dają im tak zwaną free ride. To znaczy dziennikarz nie jest przygotowany na skontrowanie wszystkich kłamstw. Trzeba mieć niezwykłą sprawność i być przygotowanym na każdą okoliczność. Co więcej, czasami trzeba być przygotowanym z liczb. A nie jest łatwo być tak dobrze przygotowanym z liczb, bo ktoś tam nakłamie, że nie płacą podatków w ogóle, albo zero płacą, albo 13 płacą, a naprawdę płacą 30 i tak dalej. No więc krótko mówiąc, przy audycjach na żywo to albo trzeba mieć dziennikarzy o skrajnie profesjonalnym przygotowaniu, co nie jest łatwe i raczej rzadkie, albo nie zapraszać tego towarzystwa, dlatego że oni kłamią według przekazu dnia i zawsze to samo mówią. I w kółko to powtarzają jak u Goebbelsa, w przykazaniu Goebbelsa, prawda? Powtarzaj tak długo, aż wszyscy w to uwierzą.
Więc tym się zajmują. I to, ile razy oni już powiedzieli, że to jest uderzenie w platformy cyfrowe, co jest kłamstwem oczywiście, to przechodzi, że tak powiem, ludzkie pojęcie. Więc zapraszanie kolejnego tam, nie wiem, Sobonia czy innego Kowalskiego, czy jakiegoś kogoś, kto będzie w kółko gadał te kłamstwa, że nie chcemy płacić na pandemię, albo że nie płacimy podatków i wreszcie muszą zapłacić, albo że to jest platformy cyfrowe i tak dalej, nie ma żadnego sensu. Albo dziennikarze tych mediów, które mają audycję na żywo, są naprawdę na tyle przygotowani, żeby natychmiast to skontrować i jest to na palcach policzyć dziennikarzy, którzy to potrafią, albo nie zapraszać. I to jest bardzo ciekawy problem, dlatego że on godzi w pewien taki, powiedziałbym, taką podstawę warsztatową naszego zawodu, która mówi wysłuchaj drugiej strony. Dlatego, że musisz zapytać drugiej strony, bo to jest taki dogmat, można powiedzieć, w porządnym dziennikarstwie. I teraz druga strona zajmuje się wyłącznie kłamstwem. To jaki sens ma wysłuchiwanie drugiej strony? I ja nie powiem, że ja mam na to prostą odpowiedź, bo nie mam. I nie byłoby uczciwe, gdybym mówił tak jak Bierzyński, w ogóle wyrzućcie ich wszystkich. Nie, no może trzeba się przygotować, a może lepiej trzeba dobierać rozmówców, a może zamiast zapraszania dyżurnych kłamców, takich, którzy po prostu na pewno zawsze kłamią, zaprosić kogoś, kto przynajmniej stara się to jakoś uzasadnić i jest bardziej komentatorem ich, albo jakiś, nie wiem, ich analitykiem, przybocznym PR-owcem, diabli wiedzą kim jeszcze. No w każdym razie chodzi o takich ludzi, którzy przynajmniej umieją jakiś wywód i uzasadnienie sformułować, a nie tylko odklepywać kłamliwe formuły. Więc to jest pewien prawdziwy kłopot dla dziennikarki, dziennikarzy, którzy chcą swój zawód uprawiać uczciwie. No bo jak to jest z kłamcem? To jest jak w paradoksie kłamcy. To znaczy, jeżeli ten człowiek zawsze kłamie, i w tym momencie on nagle mówi, ja kłamię, to co on powiedział? Powiedział prawdę czy skłamał? Więc to jest słynny paradoks kłamcy, jedna z jego odmian. No więc jest pewien problem, prawda? Jeżeli jesteśmy w demokracji pluralistycznej, w której są różne poglądy i tak dalej, i one nie polegają na dewastowaniu demokracji, są antydemokratyczne, antywolnościowe i tak dalej, no to być może trzeba wysłuchać drugiej strony w jakiejś mierze. Ale jeżeli wiemy z góry, że przyjdzie kłamca, który zwalcza demokrację i wolne słowo, to jaki sens jest udzielać mu głosu? My znamy jego głos. I tutaj jest taki kłopot, który, no nie wiem jak go dobrze wytłumaczyć. No, póki my istniejemy, mówię o niezależnych, wolnych mediach, póki my istniejemy, to jest pluralizm w Polsce. W całym krajobrazie medialnym jest pluralizm. I telewizja publiczna nie jest sama. Tak? Nie jest sama. Telewizja Jacka Kurskiego nie jest sama. Ich szczucie i kłamstwa nie są osamotnione, ponieważ wokół jest jakiś kontekst. Jeżeli ktoś chce i umie sięgnąć, to znajdzie. I w tym sensie zapraszanie jakichś gości, którzy tam występują, no, takich, co się mienią dziennikarzami albo są po prostu politykami PiSu powtarzającymi ich przekazy dnia, nie ma wielkiego sensu, żebym ja proponował w Gazecie Wyborczej wywiady z takimi jakimiś Bielanami albo kimś takim, czy tam Soboniem. No takich ludzi po prostu, no, co z tego? No, oni cały czas i tak gadają w telewizji publicznej. Jak ktoś chce, niech se posłucha. Więc pluralizm nie jest wtedy, kiedy jest w jednym medium wszystko. W jednym medium nie musi być wszystkiego. Jeżeli media są spluralizowane w ogóle, tak? Znaczy są różne media. I w jednych tam mogą mówić tamci, a w drugich mogą mówić ludzie, którzy są przywiązani do demokracji i wolności. Więc jest jakiś problem z tym, który może polegać na tym, czy jest wolność dla wrogów demokracji, czy jest demokracja dla wrogów demokracji. Oni są wrogami demokracji z całą pewnością. Więc ja nie mam oczywistej odpowiedzi. To jest dla nas trudny problem, bo to jest takie wyzwanie dla uczciwego dziennikarstwa. Jak to zrezygnować i tak dalej. Przecież jest jeszcze jeden aspekt wrota do tego wszystkiego. Kiedy my produkujemy, a ja wiele takich tekstów często redaguję, redagowałem i redaguję, to zwłaszcza tekstów dotyczących jakiejś krytyki władzy, ich nadużyć, afer i tak dalej, to my zadajemy pytania tym, którzy są przez nas krytykowani, oskarżani o jakieś rzeczy, zarzuty im stawiamy i tak dalej. My zadajemy im pytania. Bo oni bardzo często w ogóle na nie nie odpowiadają. Przeważnie na nie w ogóle nie odpowiadają.
nie odpowiadają, ignorują, pomijają i przemilczają. A kiedy my opublikujemy tekst, który napiszemy i tak musimy niestety robić, zadaliśmy takie, a takie pytania, ale oni nie odpowiedzieli, bo nie chcieli. To oni nam przysyłają po opublikowaniu takiego tekstu sprostowanie i wezwanie sądowe. I albo od razu pozew. My mamy ponad 57 różnych pozwów tego rodzaju od ludzi władzy i instytucji władzy. Gazeta Wyborcza ma najwięcej takich pozwów w Polsce. Najwięcej. I my jesteśmy nękani i gnębieni za pomocą tych pozwów. W efekcie dziennikarze zamiast się zajmować swoją pracą, to się zajmują odpowiadaniem na te wszystkie ich pretensje i żądanie sprostowań w większości, absolutnej większości, całkowicie nieuzasadnionych i służących wyłącznie do tego, żeby nas zamęczyć i żeby nasz dział prawny pracował 24/7, żeby pracował bez ustań, odpowiadając na to, to razem trzeba pismo napisać, co najmniej jedno albo 7 pism, bo przychodzi do jednego artykułu, czasami przychodzi 6 sprostowań. To się w głowie nie mieści. Więc oni nas tak dręczą, żeby zniechęcić, żeby zmrozić. A teraz do tego jeszcze dochodzi podatek od reklam, to żeby nam odebrać przychody i możliwość funkcjonowania, czyli zadusić ekonomicznie, zmusić na firmy medialne do wyrzucenia ludzi na bruk, żeby stracili pracę, nie będą mogli pracować, no to nie będą pisać krytycznych artykułów, ani robić krytycznych audycji o tej władzy. To wróćmy jeszcze właśnie do tego pytania, które właściwie już padło wcześniej. Czy my mamy związane ręce wobec tego całego wachlarza metod nękania wolnych mediów? Czy my możemy coś jeszcze zrobić, czy możemy tylko mówić? No, my jesteśmy od mówienia. My pracujemy w słowie. My pracujemy w faktach i w słowie. My nie mamy czołgów. Jak ktoś kiedyś powiedział, macie dywizję, czy ten papież to ma dywizję, zapytał Stalin. No, my nie mamy dywizji, żeby walczyć z tą władzą. Policja jest przeciwko nam, prokuratura jest przeciwko nam, cała aparatura państwa i aparatura przymusu jest przeciwko nam. Wszyscy są, że tak powiem, przeciwko nam, którzy są kontrolowani przez tą rządzącą partię. Więc my jesteśmy, że tak powiem, no oczywiście osaczeni i to nie jest proste życie. No, trzeba nieustannie podnosić głos. My to robimy. My informujemy zagraniczne organizacje medialne i dziennikarskie i organizacje wydawców i tak dalej, partnerstwa. Pokazujemy to u naszych partnerów z LENA, z tak zwanej Leading European Newspapers Association, czyli Stowarzyszenie Europejskich Głównych Gazet Europejskich, gdzie jesteśmy członkiem. Oni publikują teksty na temat tej opresji, w której się znajdują polskie media. Występujemy na różnych forach, na konferencjach, teraz zdalnych, kiedyś niezdalnych. No i cały czas podnosimy głos i uprawiamy fact-checking. Kłamiecie tu. I są świetne przykłady takiej solidnej roboty dziennikarskiej u nas w Gazecie Wyborczej na przykład. Tok FM, w OKO.press, który się specjalizuje w fact-checkingu. W tej znakomitej takim, właściwie to nie jest audycja, tylko to jest internetowy taki Konkret 24 w TVN-ie. Fact-checkingowa audycja, nie audycja, tylko taki serwis, powiedzmy, w którym punkt po punkcie zbijane są kłamstwa władzy. Co możesz więcej zrobić? Nie mamy dywizji. My możemy robić to, co do nas należy, to znaczy informować, pokazywać konteksty i pokazywać prawdziwe fakty. Prawdziwe fakty i zbijać obrzydliwe kłamstwa, które przemożnie ta władza ładuje do głowy obywatelom, żeby przestali być obywatelami, żeby stali się, że tak powiem, workiem kartofli. Bezwładną masą pokornych, głosujących na PiS. I z całą pewnością będziemy to czynić nadal bardzo głośno i bardzo mocno i nieustannie i będziemy też mówić i wracać do tego tematu. Na dzisiaj to już wszystko. Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję, Piotrze, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Zapraszam Państwa w imieniu Michała Nogasia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.